Panie Burmistrzu, za nami wybory sołtysów w gminie Brzesko. Jaką rolę spełniają sołtysi w tych relacjach między samorządem gminnym, urzędem miasta, a poszczególną miejscowością? Tak, rzeczywiście jesteśmy po wyborach sołtysów. Mamy częściowo nowych sołtysów, częściowo starych, czyli mieszanka rutyny z młodością. Rola sołtysa jest bardzo ważna. Tak naprawdę, jeśli jest dobry sołtys, jeśli dobrze współpracuje z gminą, z urzędem miasta, to wtedy wiele można inwestycji zrealizować. Ci sołtysi są nam potrzebni przede wszystkim, żeby wskazywać te zadania, które w danej miejscowości są potrzebne do realizacji, te najważniejsze zadania, ale również często są potrzebne do tego, aby uzyskać zgody mieszkańców na przeprowadzenie jakiejś inwestycji, na wejście w teren. My mamy dobre relacje z sołtysami i dobre doświadczenia we współpracy z tymi sołtysami z ostatnich kilku czy kilkunastu lat. Mam nadzieję, że ci sołtysi, którzy zostali w tej kadencji wybrani, i starzy, i nowi, będą tą dobrą współpracę kontynuowali, że wiele zaplanowanych inwestycji uda się zrealizować. Jak wspomniałem, są doświadczeni sołtysi i z nimi ten sposób współpracy już mamy opracowany, ale jest jeszcze kilku nowych sołtysów. Z nimi myślę, że ta współpraca również się będzie dobrze układała. Urząd jest przyjazny do mieszkańców, do sołtysów, do rad sołeckich. Na pewno będziemy im pomagali, aby szybko wdrożyli się w problemy swoich miejscowości i myślę, że na tym skorzysta gmina, na tym skorzystają poszczególne miejscowości naszej gminy. Mówi Pan o doświadczeniu i rutynie, ale mówi Pan też o młodości. Zapytam o tą młodość, bo jeden z sołtysów to tegoroczny maturzysta. Zaskoczyła Pana decyzja mieszkańców Poręby Spytkowskiej? Na pewno było to zaskoczenie, ponieważ w tych wyborach akurat nie kandydował dotychczasowy sołtys. Mieszkańcy wybrali młodego człowieka, ale trzeba mu dać szansę. Jest młody, na pewno z czasem nabierze doświadczenia. A tak jak wspomniałem, urząd jest otwarty na współpracę. Pomożemy mu i myślę, że również będzie się rozwijał, będzie działał dla dobra miejscowości i wiele mu się uda uzyskać. Znamy nazwiska sołtysów. Kiedy poznamy nazwiska przewodniczących rad osiedli w Brzesku? Te nazwiska poznamy w niedługim czasie. W najbliższych tygodniach odbędą się wybory na poszczególnych osiedlach i tak jak mamy w tej chwili nowych sołtysów, tak samo będziemy mieli na kolejne 4 lata nowych przewodniczących zarządu osiedli.